Znowu zostałem zainspirowany do nagrania filmiku. Co mnie najbardziej inspiruje do nagrywania tych filmików? Ludzka głupota po prostu jest dla mnie największą inspiracją do nagrywania tych filmików, bo na przykład teraz wybierałem liście znowu z kontenera, tam z odpadów organicznych. No i podchodzi do mnie jakiś koleś i mówi, że to te liście to są chore i że chorobę mi rozniesie na działce. Czyli te wszystkie liście, co tu wysypałem, one mi wszystko zabiją, wszystko będzie chore. Nie wiem, może to jest ich myślenie, że co, że... Czyli im więcej chorych takich liści dam, tym więcej choroby będzie, tak? To jest myślenie? Czyli w związku z tym myśleniem właśnie, zgodnie z tym myśleniem, jakbym dał liście wszystkie chore, to wszystko by chorowało. Nic by się nie przetworzyło, nawet drżownice by chorowały, tak? By tego nie przetworzyły. Ale nie wezmą tego pod uwagę, że na przykład ulepszą tym ziemię, robiąc grubą ściółkę. Przez ulepszoną ziemię silniejsze będą rośliny i przez to, że będą silniejsze, będą mniej chorowały. Nie, tego już się nie bierze pod uwagę. Po prostu jak jest choroba, to trzeba to zutylizować, spalić, odizolować, z chemią potraktować. To jest myślenie ludzi. Czyli zgodnie z ich myśleniem, to choroba, jakby nie była traktowana w ten sposób, to ona by się rozprzestrzeniała bez końca i by zajęła cały świat pewnie i by zabiła wszystko, wszystkie żywe istoty, tak? To dlaczego przed ludźmi, jak jeszcze cywilizacja się nie rozwinęła, to czemu wirusy same się nie rozprzestrzeniły po całym świecie i nie zabiły całej przyrody, zwierząt i wszystkiego? Czemu wtedy wirusy nie wytłukły wszystkiego? No bo tak zgodnie z myśleniem ludzkim powinno być, że jak nie pilnujemy wirusów, no to one się rozejdą, choroby same będą się rozprzestrzeniać bez końca i zabiją wszystko chyba. Nie biorą pod uwagę odporności, że wirusy załatwiają najsłabsze organizmy, żeby była naturalna selekcja. Dlatego takie liście, nie naśladujcie mnie, ja jestem szalony. Trzeba je pakować w plastikowe worki, najlepiej, i palić. To jest najmądrzejsze podejście, najbardziej ekologiczne. Na przykład tutaj truskawki były, przysypałem je liśćmi. One sobie wybiją na wiosnę świeże, nowe. Ale rok temu nie miałem dostępu do tych odpadów. I było pełno truskawek tutaj. I nic z nimi nie zrobiłem, one same oklapły te liście. Zgniły, jedna na drugiej gniła. No a koleś powiedział, że muszę oberwać te liście, spalić, bo to choroba. Ja mówię, kurwa, choroba to jest takie myślenie i takie pieprzenie głupot. To jest choroba największa, no ale dobra, mówię, że nic z tym nie zrobię i nic nie zrobię. One zgniły, te truskawki w zimę, te liście oklapły, zbrązowiały. Nic z nimi robiłem, wybiły świeże na wiosnę i wszystkie były zdrowe. Wszystkie były zdrowe, nie było ani jednej plamki, nic chorego w nich nie było. Więc według mnie to jest za sprawą dobrej gleby. Więc nie powinniśmy zbierać chorych liści ściółki, bo one ulepszają glebę. To wszystko w procesie kompostowania. Tam jest przemiana materii, tam są mikroprocesy. Te choroby, te wirusy, one się neutralizują. Bo nie mają organizmu tam, na którym by mogły się rozmnażać. Czy to nie jest logiczne? Wirus potrzebuje jakiegoś organizmu, który może zaatakować. A jak jest na ściółce i się rozkłada, to co on zaatakuje? Dżownicę? Skoro ten wirus jest, powiedzmy, zaprojektowany, żeby atakować jakąś roślinę, no to nie zaatakuje dżownicy, tak? To co, on w zimę się wkradnie w tą roślinę, ale w zimę co, tylko drzewa są i krzewy, a reszta roślin opada. A jak już jest drzewo chore, jak już jest chore, no to i tak będzie chore za rok najprawdopodobniej. Chyba że się wyleczy nie chemią, nie. Może też, może być jakąś chemią tam leczenie, ok, ale to zawsze skutki uboczne będą. Dobra, może czasem, nie mówię, że w ogóle zero chemii. Czasem można w wyjątkowych wypadkach trochę chemii użyć, ok. Ale chodzi o to myślenie. Że przez to myślenie właśnie wywala się pełno odpadów organicznych w workach foliowych albo się je pali, co jest mega nieekologiczne i głupie. I teraz
będąc nieekologicznym, chcemy żyć w świecie pięknym, tak? Szczęśliwi chcemy żyć. No to co to za myślenie jest? To powinno być logiczne, aż mi brakuje tchu, że w ogóle muszę to mówić, że to jest tak oczywiste, że jak można to mówić, że co, ludzie nie myślą, nie wpadną na to? Będę siłkował grubo i chorymi, i niechorymi. Nie obchodzi mnie to, wiem, że to się zneutralizuje w procesie kompostowania. Wiem, że część wirusów i tak przeżyje, i tak, czy będę siłkował, czy w ogóle nie będę, czy będę palił, i tak w powietrzu jakieś zalążki są, zawsze w glebie będą jakieś zalążki, jakiś owad przeniesie coś na swoich skrzydłach, jakieś zalążki. Więc w ogóle próba zarządzania tym jakoś, próba ogarnięcia tego na wszelkie sposoby jest debilna. Zresztą widać to, co się dzieje teraz na świecie. Wirus się rozniósł na cały świat już dawno. O ile istnieje ten wirus, co mówią, bo ja w nic nie wierzę tak naprawdę, co oni mówią. I skoro się rozniósł na cały świat, to po co pilnować, żeby się nie roznosił, skoro wszelkimi sposobami próbowali zrobić tak, żeby się nie rozniósł, jak się zaczął w Chinach niby. I wszelkimi sposobami się nie udało. Z jednego kraju się wydostało na cały świat. I teraz dalej wszelkimi sposobami próbują to, żeby co, nie rozniosło się gdzie? Dalej w kosmos? Czy co? Nie wiem. Jak już jest wszędzie niby. Jest tyle debilnych zakazów. Tyle debilizmu na świecie, że to wszystko runie niedługo. Po prostu planeta nie udźwignie jeszcze więcej debilizmu. To już jest max, co ona może udźwignąć. Planeta jest na skraju wycieńczenia, a ludzie się w ogóle nie zmieniają. Ja pierdzielę. W ogóle się nie dostosowują. Dalej grabią liście, dalej pracują ciężko po to, żeby było gorzej. Grabienie liści. Czemu ich nie zostawić na miejscu, żeby sobie zgniły i ulepszyły ziemię? Czemu? Bo co? Jeszcze je pakują w plastikowe worki. Przecież to jest jakaś zbrodnia. To jest taka podstawowa rzecz, to jest na dodatek tak podstawowa rzecz i tak łatwa do zrobienia, po prostu nie zbierać liści. Co może być łatwiejszego niż niezbieranie liści? Czy to jest coś trudnego do zrobienia? Nie, można byłoby to zrobić, ulepszyć świat w ten sposób. Nie zbierając liści i siłki, można ulepszyć świat już trochę. Ale nie. Człowiek wybiera trudniejszą drogę po to, żeby było gorzej. Rozumiecie tą masakrę? Wysilają się po to, żeby było źle. Gdyby tego nie robili, byłoby lepiej. To tak jakbyś wziął młotek i się walił w łeb tym młotkiem, oczekując, że będzie lepiej. Ktoś by ci mówił, weź zostaw ten młotek, człowieku, bo niszczysz sobie mózg, zdrowie. Ale ty nie, trzeba. Bo jak przestanę walić młotkiem, to będzie gorzej. Jak przestanę się walić młotkiem, bo to jest tak głupie dla mnie, to jest masakra. To zbieranie liści. Choroby, sobie wymyśli choroby. I tak choroby będą i tak. A jak już masz zbierać liście, to sobie je zgarnij, ale nie do worków plastikowych, tylko weź się gdzieś wyrzuć w krzaki chociaż. Żeby to się gdzieś rozłożyło, ulepszyło ziemię. A nie do worka plastikowego. Czy to jest jakaś profanacja? Będę zwoził dalej, tak jak tutaj staczki wysypałem. Będę to teraz ciachał, łamał te badyle, to są róże, no to je pokroję te róże tam tym sekatorkiem na mniejsze części. Walnę na spód i na to liście i będę chodził po tym i to będzie na ścieżkę. I ścieżkę podniosę sobie teren, będę po tym chodził i to się będzie powoli rozpuszczać tam i integrować z glebą. Także nawet takie trudne odpady jak róże, kawałki badyli, jakieś można to sekatorkiem na jakieś tam kawałki średnie takie, żeby to płasko leżało. Chodzi o to, żeby płasko, żeby nie odstawały te badyle i nie pracowały pod nogami, nie sprężynowały. Tak? To chodzi o to, żeby to płaskie było. No to tniesz sekatorkiem raz, dwa w rękawiczkach, żeby się nie pokuć. No i sobie podnosisz teren, ulepszasz ziemię. Ale to nie, to jest zbyt skomplikowana koncepcja, bo do tego trzeba mieć troszeczkę wyobraźni i odrobinkę kreatywności. Coś, czego najwyraźniej ludzie nie mają, przynajmniej większość. Wyobraźnia to jest po prostu
coś, co wymiera w tych czasach całkowicie. No, także dla mnie to jest fajna zabawa. Czuję satysfakcję z tego, że robię coś dobrego dla natury w zakresie moich możliwości. A jak robię coś dobrego dla natury, robię coś dobrego dla świata tak naprawdę, z czego też ludzie sobie nie zdają sprawy. Myślą, że jak robią coś dobrego dla ekonomii, która jest rakiem dla tej planety, to robią coś dobrego, jak wzmacniają ekonomię. Ale ekonomię wzmacniając, niszczysz świat, niszczysz planetę, bo im lepiej ekonomia się kręci, tym szybciej planeta się degraduje. Na to nie wpadną już ludzie, nie. Kij z planetą, kasa jest ważniejsza. Kasa jest najważniejsza. W dupie tam z planetą. Jak zabraknie zasobów, to przecież zawsze możemy kasę jeść, nie? Możemy sobie keczupem polać pieniądze i możemy jeść. Jak powietrze będzie zatrute, no to możemy sobie maseczki kupić, nie? Z filtrem. No, po co natura? Przecież kasa jest ważniejsza. Logiczne. To ja jestem taki głupi, że się martwię o naturę. Trzeba być debilem, żeby się martwić o naturę. To jest żałosne w ogóle. Kto ci się będzie teraz o ekologię starał tutaj martwił? Przecież to jest ani to nie jest modne, co ja robię. Jakieś dziwne w ogóle, zamiast się skupić na pieniądzach, to ja się skupiam na ulepszaniu stanu rzeczy. Jeszcze nie mam za to płacone w ogóle, to już w ogóle debilizm z mojej strony. Jak można za darmo się starać coś takiego robić? Przecież nie mam za to płacone. Prawda, mam płacone w formie satysfakcji i poczucia lepszego, że robię coś fajnego i niezwiązanego z tym rakowatym systemem, tak? I to mi sprawia satysfakcję, że nie jestem częścią, nie jestem zarazkiem dla planety. Ale nie, to nie jest wartość dla ludzi. Wartość dla ludzi to jest kasa. Kasa. To jest najważniejsze. No bo bez kasy jesteś zerem, kompletnie niczym. Tak się przyjął, no jesteś zerem. No tak, no socjalnie jesteś zerem, bo status społeczny to twój wyznacza, który jest ułożony, ten status społeczny fałszywie, żeby ten cały syf się kręcił, ten cały system. To jest iluzoryczny status społeczny oparty na złych wartościach, które niszczą ten świat. Gdzie status społeczny powinien być oparty na wartościach autentycznych, no to wtedy tak, to wtedy się tworzy naturalna hierarchia. Ci mądrzejsi zarządzają tymi głupszymi, powiedzmy, i nie dopuszczają ich na stanowiska, gdzie ci głupi będą decydować o tych mądrych, tak jak to jest teraz na przykład. Co jest zupełnie odwrócona kolejność naturalna, gdzie tworzy się chaos totalny. No. Wiem, że obrażam, no ale to się obrażacie. Bez obrażania się nie da mówić prawdy ciężkie, trzeba obrażać. Jeśli się obrażasz, to jest twój problem, jesteś niedojrzały i tyle. A jak uważasz, że ja jestem głupszy od ciebie, może w jakimś zakresie jestem głupszy od ciebie i nie powinienem się wymądrzać. Ale nie w tym zakresie raczej. Skoro się obrażasz na to, co mówię, to znaczy, że jesteś jedną z tych osób, która robi źle. Więc możesz się obrażać, mam to gdzieś. Czyli ja jestem mądrzejszy w tym zakresie od ciebie. A jeśli nie jesteś, nie przyczyniasz się do zła, to nie masz się na co obrażać, logiczne. Więc nie musisz się obrażać na to, co mówię, skoro tego nie robisz. Więc jak się obrażasz, to znaczy, że robisz coś złego z tych rzeczy, co wymieniłem. Więc się obrażasz ile chcesz. No to gdzieś. Będę obrażał. Także należy obrażać w ten sposób, tak? W ten mądry sposób należy obrażać, bo można też w głupi. No, trzeba mówić prawdę. Ale prawda się nie opłaca, za prawdę się nie dostaje kasy, tak? To jest kolejna rzecz. No, to nie będę przedłużał. Zrzuciłem ten ciężar z klaty trochę i wystarczy.